czas na kilka słów podsumowania. Jak sami widzieliście, za dużo pod tą wodą w Polsce nie widać, a powiem Wam, że jest to jedno z czystszych jezior. Jest to jezioro Piłakno z maksymalną głębokością 54 metry. Ja oczywiście byłem maksymalnie na 7-8 metrów. Jak producent zaleca, bez obudowy z tą kamerą można nurkować do 10 metrów. Wszystko ok, z tego co zauważyłem oglądając filmy, chyba przy 5 metrach przytkał się mikrofon, więc nie było słychać już oddychania. Co jeszcze? Bateria. Wchodząc z kamerą do wody, bateria miała 65%, gdy wyszedłem miała 20%. Cały nurek trwał około 25 minut. Nie wiem czy to dużo, nie wiem czy to mało. Na pewno nagram jakiś podsumowujący film z wyjazdu, z testów tej kamery, więc śledźcie mój kanał, subskrybujcie, no i zapraszam do zobaczenia. Cześć!